Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Zapraszam was dzisiaj na rozpakowanie myszki Logitech G302 Dedos Prime. Jest to mała myszka dedykowana do gier MOBA, kosztująca około 219 zł. Przyjrzyjmy się jej bliżej. Samą myszkę widzimy już na opakowaniu. Zobaczmy sobie, jakie ciekawe cechy jeszcze dowiemy się z opakowania. Ok, tu mamy po angielsku, więc może być. Rozdzielczość maksymalna 4000 dpi, przyspieszenie 20G, maksymalna prędkość 120 IPS-ów, próbkowanie 1000 Hz oraz mamy też parametry ślizgu i wytrzymałość przełączników 20 milionów klików, czyli pewnie mam tutaj omrony oraz wytrzymałość ślizgaczy 250 km. Również bardzo dobrze. Z tyłu opis, że jest to myszka spełniająca wymagania profesjonalnych graczy. Mamy jakiś system metalowych sprężyn poprawiający reakcję tych przycisków i sensor Delta Zero. Oczywiście sensor optyczny, nowe sensory Logitecha, bardzo dobrze sprawdzające się w akcji. Ok, z podstaw to było na tyle. Pora ją sobie obejrzeć. Mamy jakąś podstawową instrukcję, powiedzmy. Nie ma żadnych sterowników raczej do tej myszki. Tu mamy informacje gwarancyjne. No i już sama myszka też jest na zewnątrz opakowania. Kabelek, jak widzicie, jest dość długi, ale bez oplotu. Mamy zwyczajny styk USB. Natomiast myszka, zobaczcie, naprawdę niewielka. Do palm gripa powiem wam, że taka średnia, czyli myślę, że lepsza będzie do claw gripa lub do fingertipa. Natomiast wykonana jest, jak każdy produkt Logitecha, przynajmniej taki robi pierwsze wrażenie, bardzo dobrze. Tutaj chyba będzie coś podświetlanego, mamy takie elementy z plastiku przezroczystego. Tutaj mamy normalny plastik, nie ma żadnych elementów antypościskowych, myszka jest symetryczna, dlatego będzie też pewnie dobrze się przemieszczało ją po podkładce. Przyciski, jak widzicie, są duże. Tutaj mamy jakiś przełącznik, pewnie do DPI lub profili. Mała rolka, działająca jako przycisk. Dwa przyciski po boku. I logo Logitecha, które pewnie będzie podświetlane. A od spodu dwa małe ściskacze. I jeszcze dwa malutkie przy samym sensorze Delta Zero. No cóż, w sumie nie ma za dużo tutaj jeszcze oglądać. Myszka bardzo prostej konstrukcji. Zobaczymy po prostu, jak będzie się sprawowała w grach. Na testy zapraszam was za jakiś czas. Pozdrawiam was, cześć.